Siemanko. Siemanko nasi widzowie. Witamy was po dłuższej przerwie. Znaczy musimy dołączyć do grupy naszej. No dzisiaj troszeczkę wam się wyżalę. Dlaczego nas tak długo nie było na kanale? Dlaczego nie było poszukiwań? Ostatnio troszeczkę nam schody robią. Nie wiem, czy to Daniel przez te prawo, co tak właśnie miało się zmienić dla nas, czy coś. Mi się też tak wydaje. Jak wy odczuwacie w ogóle tą sytuację? Ten taki najazd na te detektorystów. Ja się słuchałem ostatnio właśnie te wypowiedzi tam w tym Sejmie, co oni tam dyskutowali. Znaczy w Sejmie jak w Sejmie, na innych tam jakichś posiedzeniach było, nie? Wcześniejszych. To było na żywo pokazywane. No kurczę, ta nagonka na poszukiwaczy to jest... Ja nie wiem, chyba musimy się kiedyś zebrać. Jakieś opony podpalić w Warszawie przed Sejmem, bo tak dłużej nie może być tu. No ale dobra, wracając do naszych spraw. U nas oczywiście też nie jest tak słodko, jak mówiłem. Zgody przychodzą. Przychodzą, odchodzą. Właściwie przychodzi koperta z WKZ-u. Wszyscy się cieszymy, że mamy nowe zgody. A tu się okazuje, że konserwator czeka specjalnie 30 dni. Po czym wysyła pismo o uzupełnieniu jakichś wniosków, bo coś mu jakaś działka nie pasuje, bo to... Aj, powiem wam, że ta polityka to już normalnie nas dobija. Nadleśnictwa też no, wymyślałem jakieś cuda na kiju. Nigdy nie mieliśmy tak, właściwie ten 2024 rok to jest taki dziwny, nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji, żeby było jakieś przekazywanie terenu po jakichś częściach. Jest zgoda wydana na poszukiwanie zabytków, nadleśnictwo się do tego przychyla, a oni jakimiś sektorami nam chcą zdawać zgody. Właściwie nadleśnictwo, jakieś porozumienie chce z nami podpisać. To tak wygląda na to, że zrobimy jakąś część lasu, później oni sprawdzają po nas teren. Oczywiście w tym terenie sobie zastrzegli, że mamy zbierać wszystki złom. Znaczy nie wszystkie, tylko lekki złom, śmieci i tak dalej. Okej, nie ma sprawy. No ale później sprawdzają po nas teren, czy tam nie zniszczyliśmy to tamto, tamto. No i będziemy musieli podpisać z nimi to porozumienie, bo innego wyjścia nie ma. A następne absurdalne porozumienie też, właściwie nieporozumienie, taki aneks jeszcze do zgody nadleśnictwa. To też zobaczycie sami niedługo. Dali nam zgodę na teren, fajny taki teren, bo czysty, parkowy taki teren przy rzeczce. I dwie listy rodzaje różnych kwiatków, jakie tam rosną w tym lesie. Dwie listy, jakieś tam różne rodzaje kwiatków, które nie możemy zniszczyć, nadeptać i tak dalej. No, jeżeli mają taki rezerwat, no to w ogóle nie powinni dawać zgody. Ja sobie nie wyobrażam na palcach chodzić i nie wiem, łyżeczką wykopywać dołki. Nie wiem, zobaczymy, będzie kupa śmiechu z tego. No ale musimy się dostosować, nie? Póki co spotykamy się na starych zgodach. Idziemy sobie pokopać jeszcze na tą aktualną zgodę, co mamy do końca 2024. A pokręcimy się trochę po tym lesie. Może jakieś średniowiecze, może jakiś złom. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że na następny tydzień już będą nowe zgody. Fajne tereny mamy w ogóle, wytypowaliśmy sobie fajne tereny. Dużo tych terenów mamy na ten rok, ale to wszystko idzie tak ślamazarnie. No i nie wiem, czy to przez to nowe prawo tak idzie, czy co. Jakiś taki ten rok jest ciężki dla nas, ale nie poddajemy się. Już przy czeskiej granicy jesteśmy. Pierwszy jakiś duży złom. O, myślałem, że to podkowa będzie. Niestety jakieś duże kółko. No i mamy tutaj granicę państwa. Strumyczek Miłoszowski. No chyba tutaj muszą być rybki, bo przed chwilą wykopałem słoik z dziurkami w pokrywce, no, żeby robaczki oddychały. Teraz lepszy fant. Komuś się łańcuch rozpruch od piły i to konkretny był, powiem wam. To był konkretny łańcuch. Idziemy do Mariusza, bo coś wykopał ciekawego. O kurczę. Co to ma takie wzory jak pierścień wiodący, nie? Ale?
Tu ma gwint. No powiem ci, że nie wiem. No takie nacięte pod kątem, nie? Jak pierścień wiodący jest. Nie wiem, może ktoś się wypowie z naszych widzów. Co to jest ciekawego? No. Zrób zdjęcia, wrzucimy gdzieś to na jakieś grupy, wiesz? Bo to jest ciekawe, wiesz? Co to za fant jest? Zobaczcie, po jakim fajnym terenie chodzimy. I tutaj do kandydatów, którzy chcą się do nas zapisać. Czy jesteście świadomi, że chcecie do nas dołączyć? Także tutaj tu możemy przeprowadzać selekcję. Ojej. Nie wiem, jak my się tam wskrobujemy na tą górę. Kurczę, jakby ten kamień poleciał, to kurde kaplica bez kasku. Jest ta góreczka tam, co wtedy byliśmy, ja taką karteczkę tam czytałem, co znalazłem właśnie. Instrukcja czy coś tam było właśnie, to jest właśnie ten sam wzgórze, nie? Co filmowałem tam na dół, to ładne skałki tu mamy. Może coś tu spadło, na razie to jest lipa w tym lesie, jak zawsze. No dlatego mieliśmy taką przerwę, dlatego nie chcieliśmy do tego lasu więcej przychodzić. No za bardzo nas tutaj nie obdarzył ten las jakimiś fantami. No ale zaglądamy jeszcze w takie miejsce, gdzie jeszcze nie byliśmy tutaj, jakieś tam sztolnie, nie sztolnie, bardziej te, nie są sztolnie, tylko te jakieś sypy, czy co to jest, nie wiem, jakieś wąwozy, no nic, tutaj jeszcze pokręcimy się, jak i co, będziemy się zaraz wspinać do góry. Tak? Nie ma tu jakiegoś niedźwiedzia? Nie. Ole, grocisko. Ładny to. Kurwa, na banka tu chowali coś. Czy ty miałeś sygnał o tym? To taki ładny nawet. No, taki fajny na polmosa akurat. Na kapsla. Czysty. A chyba monetka. Co ty gadasz? Coś tu leży. A ty rzeczywiście. Jest monetka. Monetę znalazł tu w jaskini. Moneta z jaskini. No? Nie, stara. Jak fenol, to wchodzę do środka. Jedynka, tak? Wiesz co, nie wiem, czy to nie będzie coś z tych koron. O, jedynka Adolf. O, to co, zostajemy, obozujemy tutaj. Jak saper, kurwa, pożyłem. A nikomu nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, nie? Nie, no to kiełbasy żeśmy zjedli do domu. Kiełbacha z ogniska była. Ty, ale powiem ci, że nawet ładny stan będzie, bo fajnie się zachowała. No właściki, zobaczymy. Chociaż jedna moneta jakaś dzisiaj, kurde, w tym biednym, kurde, kraju. O, leci mi. Dalej masz tam sygnał? Jest, swastyka, to są te takie ciemne monety. Jest wronka, jedyneczka i jest swastyka. Gdzie ty tam wlazłeś? Ty tam masz sygnały? Co ty gadasz? Kurde, to ja mogę lampę wziąć. A, trzeba zaraz jakieś światło się zaopatrzyć, bo troszeczkę tu pogrzebiemy. Idę do ciebie. Poczekaj. Co tam, jakiś Niemiec? Niemiec się schował? O, świeci twoje. Ty, moneta. Kolejna. Tam jakaś pan gawra dalej idzie. Ty, to idzie tam dalej, kurde, zobacz. Fajnie światło wygląda, skacze.
No, ty, co tu monety robią? Weź przytrzymać to światło. Trochę nam skacze obraz, pewnie nie te. Też Adolfinio. Adolf, no. Ocynk, dobra. Szukaj ten. Ty z ping-pongerem to mierzałeś, czy tym? No najpierw wykrywaczem, nie? Kurde, ale to tam ciągnie się dalej, tam jest dziura. Sztolnia. Tam była dalej, tylko że ona... Kto tam ma małą cewkę, żeby tam wsadzić? Tylko że ona... Daj, ja tam spróbuję swoją. Jeszcze kamień nie ma ze sobą. Dobra, ja cię tutaj, bo tutaj się chyba nie zmieścimy wszyscy razem, panowie. Uwaga na głowę. Uwaga. Gawra. Gawra niedźwiedzia. Monety. Już wiem, jaki będzie tytuł filmu. Monety z gawry niedźwiedzia. Ale skryty, powiem ci tu, skryty mogłyby być fajne. Nic nie ma. Tak? Ty, no skąd to monetka się wzięła? Jeszcze niemiecka. Ale tak wiesz, nie szerzy po wierzchu, nie? No. Ja tam zaraz z Deusem jeszcze wejdę. No pewnie, patrz. Tu masz następny sygnał fajny. Co? Już tu jest. No. Co? A to jeszcze. Jak skończysz, to ja wejdę ze swoim. Pewnie na monetkę. Ale ja nie mam tutaj łyczki. Znaczy tego, noża. Pokaż. Już tutaj jest. Wiesz co, kurde, ja nie mogę filmować i jeszcze świecić i... Słuchaj. Zobaczymy. Ale to z tego sypanego? Nie będzie. Co to jest? Nie, to będzie jakieś żelastwo, wiesz? Aha. Nie wiem, czy to akurat to, ale to ci na kolor bardziej wiesz, to będzie. To bardziej na kolor dawało. No, weź zobacz jeszcze raz wykrywaczem. To nie, to. Co? Czekaj. Łyżki nie łapie. Właśnie. Muszę je chować. No. To waliło. To było? No, to zardzewiałe. Może kawałek czegoś, jak to wysadzali, wykuwali albo coś. No, no nic. Zaraz jeszcze ja tu swoim przelecę. Ja dusikiem i idziemy dalej. Co, następny fancik? Kulka tutaj. Kulka muszkietowa. I co? Ja wychodzę. Dobra, to teraz ja wejdę. Ja po raz pierwszy jak wygrywujemy. No i jest kolejna monetka. Wiesz co? To będzie piątka. To będzie piątka. Piątka złoto Weimaru. Środek ogólnodostępny. Jest. Jest złoto Weimaru. Kurde, co tutaj złoto Weimaru robi piąteczka w jaskini? W grocie niedźwiedziej. Następna moneta. No i to nie koniec tej zabawy jeszcze. Bo znowu mamy jakiś fajny sygnał. Zobaczcie, tu kolegi wykrywać. Fajnie gra. Ale naprawdę, jak prądu nie było... No piękny sygnał. Sygnał ładny. Super, nie? Jak na monetę. No to co? Waffenole, złoto Weimaru. No to teraz... No to teraz... Hindenburg. Pięciomarkówka. Bagaczka srebrna. No. Nie jest prawie na wierzchu. Tu przyświeciarek jeszcze. Ale to się klepie w kamieniach. To nie jest takie kopanie zwykłe jak w piasku. Będę gdzieś nie rzucał za robotę. To już jestem blisko, wiesz gdzieś. Wiesz co? Będą to jeszcze 4 monety. Pokaż mi to światło z tej strony. Ja sobie położę. No. Okay. Ale kopanie. Jest moneta. Jest monetka. Tym razem? Kurde, kto to pogubił tak monety tu w tej jaskini? Chyba będzie to samo. No nie wiem, że to taki sygnał piękny na monetę. Patrzcie, złoto Weimaru znowu. Z jaskini. Dyszka? Nie, złoto Weimaru, piątka następna.
Kurde, że powinny średniowieczne monety wychodzić, no ale... Co zrobić? Ale tutaj, każda moneta cieszy. Co tam, Marek? Zobaczymy jeszcze raz z tym twoim wykrywaczem. Moment. Trzymaj markę. Czekaj, czekaj, bo tam teraz leży ta bateria. To tak nie może być. Kurde, kto tam wchodził i zgubił monetę? No. Ja jestem w szoku. Ale to są powierzchni. Niemieccy żołnierze. Ja. Coś jeszcze jest. Nie koniec. Słyszycie to? Jest nasypane. To jest, kurde, zaczęło się od jednej monety. Jak już będzie 5, będzie 5, to zaczęło się od jednej monety, zaraz będzie depozyt. Ale już mnie tak kolana napierdzielają. Powyżej tych ostrych kamieni, a nie ma na kolaników. Dobra, dobra. Co się nie robi? No spróbuję teraz pimpontera tutaj włożyć, wiesz? Gdzie jest skret mój? Masz. Może będą na wierzchu, ale... Ale to wymyślał. Chociaż o. Ty pan. Nie, to było w lecie, to musiał znaleźć. Daj tą lampeczkę. Jest moneta następna. Jest następna. Jest złoto Weimaru, będzie, ale większe. O, ale ładna dyszka. Ładna dyszka. Nie, on tak... Kurde, co tu monety robią w kupie? 10 fenoli, daj im tam. Pierwsza była tu, zaraz w przodu, nie? Tu pierwsza, no leżała, duża na samym szczycie. Też będzie chyba już. Chyba czym trzeba sprawdzić. Gawra. Trzymaj latareczkę, daj ten wykrywacz jeszcze raz. Kurde, w takim kącie monety były. Trzymaj. To już będzie koniec? Jeszcze coś jest. To jest moneta. Ale to jest moneta wyciągnięta już przeze mnie z tymi kamieniami, nie? Niedaleko. Mi się wydaje. Aha, bez... Tak mi się wydaje. Albo głębiej, bo taki był trochę przymulony. No. Nie będzie tutaj, będzie się. Uderzasz jeszcze tym, to ona też pisze. To nie jest to przyjemne kopanie w takim czymś. Kurde, może bym jeszcze włączył go. Dnia. Zdarza się. O, a tu jest coś innego. A tu jest mały nabój. Czyli kawałek łuseczki od naboju, takiego malutkiego, weźcie tam. Trzy zasługi. To będzie chyba raczej to, co dawało nam taki... Tak, kawałek też jakiegoś ślepaka. Czy zrobię, bo mi się wyłączyła się kamera, nie wiem czemu? Nie, nagrywa. Co? Co ty gadasz? Ale to nie cewkę ci łapie? Czekaj. A weź mojego, wykrywa. Mojego pimpontera. Co kurde, my tu spędzimy całe popołudnie dzisiaj? Trzymaj, mojego. Nie, to nie może być prawda. Widzieliście? Pod kamieniem mamy sygnał na kolor. No. Szkoda, że tutaj nie możecie wejść z nami. Dobra, wygrzebiemy to, co Arek tam ma i pokażemy wam. Ale co? Złapałeś coś tam? Coś ma. Co metalowego? Co to jest? Jest część czegoś. Pokaż tutaj do światła na bardziej. No to ładnie, żeś pociągnął, bo sygnał duży był. Jakiś bolec. Skąd takie rzeczy w jaskini, nie? No. Sześć od pistoletu. Nie wiem, ale się wymacał ten sygnał. Dobra, jeszcze przelecimy powierzchownie i uciekamy stąd. Bo właściciel tej jaskini wróci zaraz. No i co, wychodzimy z gawry. Już chłopaki na zewnątrz, sprawdzamy wejście i mamy następną monetę. I mamy następną monetę. I tu będzie znowu jeden. Jedynka Adolf. No sprawdzaj dalej. Kurde, co tutaj robił Niemiec? Siał.
Ja tu ostatnio z brzegu jechałem. Tam się jakieś śmieci nie będzie. Tam będzie moneta. Patrz, 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 siedziałem na monecie. Widziałeś? Znowu do Gawry. My z tej Gawry dzisiaj nie wyjdziemy. To trzeba współczesna piątka. Chcesz pimpotera? Dobra, sprawdźcie tutaj to wejście też tutaj. Albo ja sprawdzę swoim, co? No piękny sygnał na monetkę, znowu. Co prawda za dużą cewkę na to. I co tam? Baterie ci łapie, dobra. Przedpole czyste. Co? Jakaś pierdołka? Jakaś pierdołka kolorowa. No, jakiś zlepek czegoś. Dobra. Co, jakiś ciekawy sygnał mówisz? O, monetka znowu. Co to jest? Pokaż, jaki to, pokaż ten twój dodatek, pokaż. Czemu ty się nie chwalisz, że coś takiego masz? Fajne, gdzie to kupiłeś? Od Chińczyka. Od Chińczyka? Po ile? 7 zł. Tak? Fajne jest, bo takie kurde można zaczepić sobie gdzieś. Widzisz, co byli. Co? Wiesz co, to będzie jakiś PRL. No bo... ale to będzie z tych starych. 50 groszy chyba miedziane, coś mi się tak... Widzisz? Taka duża moneta miedziana. No, z PRL-a. 49 może coś takiego być, wiesz? Takie dziwadło teraz wyszło. Może to delikatnie Tomek przeczyścić? Zobacz, co to jest. To w ogóle jest. Masz szczoteczkę, jakbyś chciał. Wiesz co? Jest... Nie wiem. Miedziane, z zieloną patynką. Co to wachlarz jakiś? Co to było w ogóle? Nie wiem, to się rozkłada w harmonijkę? Tak. Kurde. Takie na jakichś zawiesikach, czy co? To to jest po prostu złączone ze sobą. No. O. Jak to się rozszerza? A to jest miedziane, nie? To jest miedziane. No. Zielony nawet. Dlaczego? Co to jest w ogóle? Pokaż. No kawałek miedzi, nie? Tak. On się rozchodzi tutaj. Pokaż. O, patrz, to, jak zoryk się rozkłada. To nie jest jakaś miarka? Nie wiem. To nie jest jakaś miarka składana? Patrz. O, rozkłada się jak ten. No, jak miarka. Jak zaraz zobaczymy, czy to wygramy jakąś podziałkę, ale mi się wydaje, że chyba coś tu było. Tak. Ma podziałkę. Co ty gadasz? O kurde, ale to stara w cholerę. Stara musi być, no. No. Tak, ta. Ma podziałkę. Tutaj, pokaż. Tutaj było widać, o, tutaj widać dokładnie. Widzisz kasaczki? Tak. Metróweczka. Ale to niemiecka jakaś, kurde, stara, nie? Stara musi być. No. Tu ma też widoczną podziałkę, widzisz? Aha. Tu się gdzie uchowała. Uchowała się w tym miejscu, nie? No. Metróweczka rozkładana. Ale stara. Pierwsze coś takiego widzę, powiem ci. Mhm. Podziałka jest. No wiesz, jak tutaj drążyli te sztolnie, to i może się przydawała, nie? To bardziej, wiesz co? Przy ścince drewna chyba. Tak? Się wydaje, że chyba tak. O, taka ciekawostka. A i tak sobie idziemy wzdłuż naszej granicy. Sygnał pod korzeniem. Chyba widzę jakąś okrągłość. Coś mi się tutaj... No, coś tu jest chyba. Ale patrzcie, kurde, pod korzeniem, pod takim drzewkiem. No i wymacałem jakąś monetę. O kurde, co to jest? Wiem, co to będzie. To będzie 50 fenoli.
Weimar. To jest rzadka moneta spotykana. Już widzę te kłosy, ale zajechana. To będzie 50. O, z tych wszystkich Weimarów jest największa. Z tych wszystkich Weimarów największa. Trochę skatowana jak na las. Sławek, mamy chyba jakiegoś fajnego konkreta, chodź do nas. O, takie rzeczy to ja lubię słyszeć na radiu. Piękna jakaś moneta chyba. Już, panowie, już idę. Dobra, co ty tutaj, co ty tu żeś kopnął, chłopie, co ty tu żeś kopnął? Nie wiem. Medalik był. Medalik. Dajcie wody, dajcie wody. Widzisz, ma łóżko, użyć, nie wiem. No, ale chyba będzie srebro. Psikajcie mi tutaj. Medalik? I... Muszę... się chłopak poświęca, a ja mam w kieszeni luźny. Wal ty. Czyścimy to, kurde. Co to jest w ogóle? Ty, ale nic tu nie widzę na razie. Ciężkie jest? Ciężkie. Nic tu nie widzę, powiem ci. Oprócz tego, że to gładkie jest. Ani żadnych... Może być wytarte? Ty, ale jest jakaś twarz. Ledwo, 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 ledwo. Ja tu widzę. Tu jest twarz. Tutaj nikogo na cień. No i mamy zagwozdkę, bo... Żadnych tutaj napisów nie widzę na tym etapie. Ale... Ale tu widzę zarys... Zaraz jakieś z tego. Czekaj, spróbujemy teraz przetrzeć. O, widać tutaj, patrzcie. Patrzcie teraz, jak Wilhelm wygląda. Jakiś z tych monet, nie? I patrz, dookoła napisy są starte. O, lewy cieruch. Ale to jest srebro. To jest srebro, panowie. Jest strasznie tutaj skatowane, kurde. Ciekawe dlaczego. O, ale tu przebijają się jakieś napisy już. Musimy jeszcze to umyć ładnie. Pokaż, ja zrobię przód. Czekaj. Jak to przetarłem, to dopiero się zaczyna. Zobaczcie, tutaj wychodzą jakieś napisy. Nam 1900. No. Daj przód. Czekaj, przód. Czekaj, ale wiesz co? Widzisz tutaj twarz? Jeszcze nie. Czekaj, jeszcze. O. Ale to będzie ciężko. Ciężko. Identyfikacji. No. Ciężko. Jesteś wlutowany jakby? Jest twarz normalnie taka jak na monetach. To może być z monety nawet zrobione, wiesz, wisiorek, no. Wisiorek z modelu. Ale tutaj to, kto ma jakieś płęczyście, to jeszcze, zaraz ja to ten, tutaj już przebija, patrzcie, są napisy już. To trzeba ładnie doczyścić. Zaraz doczyścimy i tutaj wkleimy wam zdjęcia, jak tutaj ja od razu robię na świeżo, na spodniach. Będziecie widzieli sobie w rogu. No i mamy fanta dnia chyba. Prawdopodobnie. Gratulacje, Daniel. Z szóstej części talara zrobiony był wisiorek. Tu mamy ewidentnie postać na monecie. Jest to co prawda wytarte, ale doszliśmy tutaj. Tu jest ewidentnie szóstka, wieniec dookoła i szósta część talara. No jest sreberko, elegancko. No to nie był taki słaby dzień, jak mi się wydawało. Ja to lubię sobie popłakać zawsze na początku, a później wychodzą rzeczy fajne. Super, tak jest. O to właśnie chodzi, tych hobby. Drogi jakieś stare. I co, mamy jakąś następną krągłość? Obadamy, co to jest. Oj. Ze średniowiecza to nie wygląda mi to. Coś taka nieregularna ma kształt. Matko i córko, ale skatowana. Skatowana. No ale to liście gniją, wiesz? Liście gniją. Każdemu się wydaje, że w lesie jak znajdziesz monetę w ogóle, to będzie super stara. To nieprawda. Wiesz co, ja mam tutaj pod ręką, ale nie wiem, czy to coś w ogóle da. One jest, kurde, zbutwiałe liście swoje robią. O, może być też coś z Adolfa. O. W lesie najlepszy jest piasek. Wtedy jest fajnie zachowany, ale w takich liściach gnijących... Cynkowa. O, cynk. Dobra, nic nie widać. Dziękuję. Pokaż to średniowieczne... Nie, okowy. Średniowieczne kajdanki. A jak okowy? Dlaczego? Okowy. Co to znaczy? No kajdany inaczej.
A coś, to nie od konia coś? Nie wiem. Takie dziwne trochę zapięcie było. To ręce to byś nie wsadził. No. Raczej coś mi się wydaje. Nie wiem, może jakieś część oprowadzenia od konia, nie wiem. Najczęściej to w lesie można takie rzeczy znajdować. No, tylko sugestia. To ładne oczko, nie? Weź sobie do kluczyków do samochodu. Wyloczek. Ciekawe miejsce, ciekawe. Tam w tej dziurce, co monetkę to wykopałem jedną, to jeszcze dwie wyszły, ale też nieczytelne. Jakaś dwójeczka jest na monecie, tylko coś chyba skależy. No i z takiego dołeczka wyszła oto sobie taka podkówka. A na pewno jest w cholerę stara, ale jakiś taki dziwny kształt ma. No chyba ją wezmę dla naszego kolegi. Zbiera podkowy. No i to jest ostatnie miejsce, które zahaczyliśmy. Już tutaj kiedyś byliśmy. Są to ruiny starych domów tutaj. Kilka sztuk tutaj właśnie było. Jakieś tam drzewa owocowe. Kilka sztuk tutaj było na skarpie. No jest na dole droga do Czech z Miłoszowa. No i co? Ostatnie jakieś przejście. Chcę się tutaj skatować po tych skarpach. Może coś tu spadło. No i bliżej do samochodu. No, następne na pewno zgody tutaj już nie będziemy. Ten las jest w ogóle ciężki. Już mówiliśmy tyle razy, że tu jakoś nie ma jakiegoś szczęścia dla nas. Nie ma jakiegoś punktu zaczepienia. Dzisiaj się okazało, że jeszcze w innych miejscach byliśmy. No to tam parę monetek wyszło. Różnej maści fantów. Nie było źle ogólnie. Jestem zadowolony. Fajny wypad. Pogoda dopisała, humor tak samo, koledzy. Następnym razem, jak mówię, będziemy mieć już na pewno nowe zgody, nowe tereny. Będziemy mieli takie budynki w lesie, do których będziemy chcieli wejść, do piwnic, do tych budynków. Dlatego właśnie po tym ostatnim odcinku, co wrzuciłem, wrzuciliśmy właśnie na wam odcinek o tych sztolniach naszych lubańskich. Zainwestowaliśmy właśnie w lepsze oświetlenie. Oświetlenie polecił nam Leon. O, to jest fachowiec od ciemnych sztolni. No zobaczymy. Wczoraj próby robiłem tym reflektorem. Tutaj właśnie zdjęcie wam Krzysiek wklei tej lampy. No fajnie daje. Fajnie, fajne ma odbójniki i tak dalej. Akumulatorek sobie zabudowany. Fajna lampa. No tutaj ewidentnie mnie zaskoczyło to oświetlenie w tej sztolni. Weszliśmy tam to... Te ściany czarne tak absorbują światło, że 80% zabiera światła, nie? I to było coś takiego, zresztą sami widzieliście, jakby latareczką świecił, nie? Po ścianach, no to bardzo słabo to wyszło. Tak się zastanawiałem w ogóle, czy ten film wrzucić, nie wrzucić, bo ze względu na to oświetlenie, ale dawno nie było jakiegoś filmu, to wrzucę, to może chociaż ktoś zobaczy, jak tam jest, jakiś klimat trochę poczuje. Nie jest to profesjonalny materiał, zgadzam się z wami. Zresztą tu na pewno nie wy marudziliście, tylko widzowie Leona, bo na pewno po tytule przyciągnął ich ten odcinek. A ich tam jest naprawdę dużo, tych widzów od Leona, naprawdę dużo. Także myślę, że to oni tam bardziej marudzili. No ale nic, uczymy się na błędach. Nowe oświetlenie mamy, na pewno się przyda, bo nieraz się przeciągną wykopki gdzieś do wieczora, a jak się coś trafi fajnego, mieliśmy już taki przykład, no to zostajemy bez oświetlenia. I wtedy kicz. No dobra, letę jeszcze po tych skarpach i kończymy. No i chodzimy z Danielem tutaj po tych skarpach. Mamy jakąś krągłość, pewnie jakiegoś feninga ktoś tu zgubił. Tak jest, zgadza się, ale ładny stan nawet, powiem ci, jak na takie cesarstwo. Na takie cesarstwo. Cesarstwo dziesiątka. Ładny stan. No, taka w miarę nawet czytelna. No i co, jednak spadały tutaj monety im, nie? Spadały. Ciężko się chodzi, każdy omija takie skarpy, nie? Można pośliznąć. Zobaczcie, skarpa, leci coś. I coś mogło się tutaj zatrzymać na tej półeczce. Widzicie, jaka półeczka fajna? I zobaczcie na to. Co to jest? Co to będzie? Medal czy jakiś... Czy jakaś mareczka? Kurde, nic nie widać tutaj na tym. Srebro to na pewno nie będzie, ale kółko potężne.
Co to jest? Coś kurde się podjarałem, ale chyba nic z tego nie będzie. W którym miejscu jesteś, Sławek? Będzie jakaś marka. Było? Kurde, no zobacz. Co to jest? Jakieś numery są. Miałeś? Medal. Nie, nie jest medal. Ale to jest... 9664. To nie będzie jakaś marka narzędziowa? Kurde, już myślałem, że medal. Aj. Co to jest? Zobacz, skarpa i półka, widzisz, i takie rzeczy ja też miałem ten z... komuś pospadały. Numer, też był jakiś numer, z Nigoszczy czy z Radgoszczy. Tak? Co zostawiłem? A jak ładnie wysycha? Nie wiem, jakaś podejrzewam, że to marka narzędziowa jest, nie? Możliwe. Ale wyglądało jak medalik. Nic. No jest w ogóle. Ty? Ale co tu trzymają w takim czymś? Tu stary śmieci jeszcze. Co? Wetłowek. Wymurowane, wbetonowane. Jakieś paliwo, ale czy co? Ale Polak nie robi, uwierz ty mój. Tak? Nie, co ty, zarówno. Niemiec, nie? Zarówno. A beton wylał. A beczce tu jest? Nie ma nic. Pusta? Pusta. Szkoda. Pokaż. Piękna beczka jeszcze. To było coś napisane na tym. Na tym. Etykietka. Piękna beczka stara. No. Takie depozyty zakopywali. Dokopywali, nie? W takie depozyty. Mhm. Albo jeszcze te były takie zamykane tutaj, po mleku, nie? To jest na wbita ta. Dekiel wbity jest. No dobra. Niemiecka piwniczka na skarpie. Pusta. Zapinka. Aha. Zapinka. Arek walczy z sygnałem. A my się chcemy pochwalić tutaj, co Tomek znalazł. Zobaczcie. Bardzo ładny medal. Medal albo nabijka, nie wiadomo co to było. Chyba była nabijka, no, chyba była przypinka, wiesz? Z piłkarzami, bo jeszcze dwóch jest po bokach. Tak? No. No, to jest też fancik fajny jest. No kurczę, jak to taki wypad, to coś tam dzisiaj wyszło. Monetek trochę, kurde, i Arek teraz tutaj walczy ze skrzynią pancerną. No fajne, a duże to jest, duże. Kurde. Mhm. Ładnie ci zagrało pewnie, nie? O, ale zaśmiecony teren. Mhm. No i co panowie, kończymy ten dzień sreberkiem, chyba najlepszy fant, co dzisiaj wyszedł, Wilhelmik jakiś, szósta część talara, one są właśnie wytarte, ja już też miałem ich w rękach, nie wiem, ten akurat gość na tych monetach to jest zawsze taki wytarty, nie jest to czytelna moneta, no ale nie ma co pokazać, przynajmniej cała, nie jest pęknięta, nie? Fajnie. Trochę złomu tutaj wyszło jakiegoś, co to jakieś chłopaki kliny pokopali. To jakiś chyba, co, kto to identyfikował, że to jakiś od jakiegoś granatnika, tak? To, nie? Pokaż. Ta końcówka tutaj tego. Granat do karabinowy, nie? Wibrator. Co to jest, granat? Nie jest granat karabinowy. Polska. Co Polska? Niemiecki. Niemiecki. Aha, niemiecki. Z takim, gwintem jeszcze tutaj. No ciekawe to jest, dobra. Tak, monetek trochę wyszło różnej maści. Feningi, piątki tam z tej gawry. To lubię najbardziej takie coś. Piękny kapselek. Czytelny. Stare podkówki. Już ten medalik pokazywaliśmy. Tu monetki jakieś tutaj, jakieś części dwie podkowy stare. To jest piękne. To jak się doczyści, to by może być ładny stan, naprawdę. Bo jest jeszcze fajnie czytelne. Co to było, nie wiadomo. Jak coś wiecie, to piszcie w komentarzach. Być może jakaś nabijka, nie wiadomo co. No i tyle fantów z dzisiaj. Tak jak mówiłem, następnym razem na pewno już się spotykamy na nowych zgodach. Miłoszów już mieliśmy odpuścić tyle razy. Jeszcze raz tu przyjechaliśmy z braku laku. No i co? I do następnego. Pozdrawiam was jeszcze raz. Cześć. Cieplutko. Do następnego. Cześć wam. Hej.